który też jest debiutantem na Mamuciej Skocz. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. To na pewno duże wyzwanie. Ale wygląda to pięknie. Brawo. No brawo, też jest chyba 200 metrów młodziutkiego Kazacha. O no, brawo! Też się uśmiecha, bo to jest na pewno wielkie przeżycie. Jaka adrenalina musi w nim buzować. Pół metra zabrakło, szkoda. Ależ niedużo. Szkoda. No, czy powieje Wladimirowi Zografskiemu, 34 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale kilku zawodników nie było. W związku z tym, skoro tu pierwsza 30 startuje, to może być i Wladimir Zografski, 28 po pierwszej kolejce, tam pofrunął 194,5, teraz będzie dalej. Teraz wylądował poza zieloną linią, a ona była mniej więcej na 211 metrze, a więc to może być skok 214-metrowy dokładnie, 214 metrów, prawie 20 metrów dalej, 20 punktów odjęte. Everybody walking around today seems to have a spring in their step. Now Vincent Descombes, Savoie. 100 kilometers. Good, 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 good. And he's got a telemark at the end, and the Frenchman's doing what he's been doing quite a lot of recently, punching the air. 2 metry. Hajek lubi skakać na przednich wiatrach. Zobaczymy, jak daleko. 228,5 metra ustanowił tutaj podczas treningów rekord Czech. I będzie... to jest fantastyczny skok! To jest nowy rekord Czech i to jest blisko, blisko rekordu świata. 236 metrów. 236 metrów. Timmy Zaitz. Klim opp 223 meter i prøveomgangen og en god flyver. Høyde på Klimov er også. Dette blir veldig bra på Evgeni Klimov, som velfortjent kan strekke to armer i været. Og det er nesten så de ikke tror det oppe på den russiske tribunen. Altså, jeg smiler her på Klimov. 2,37. Det går nesten rundt det glyset der. Ja, det er en ny pers det for Klimov. Ja, 4 meter lenger enn den forrige satt i Planica i 2019. Ja, det er flink vi har. 4 occasions. And Simi, 225 and a half meters on the warm-up from gate 14, that was, in the trial round. Stronger front wind, that's the reaction from the jury and management team, and Simi... Oh, when he touched the snow. Now that time, you could see his hands on the snow and 239 and a half, that would have been a new personal best. Janne Happonen, Suomi, toinen suomalaisesiintyminen Vikersundin sunnuntaihin. Tässä Happonen, joka hyppäsi koekierroksella toiseksi pisimmän hypyn yli 220 metriä. Nyt Morassi on kärjessä, mutta Happonen tulee hurjan pitkän hypyn. Se on kaamean pitkä veto Janne Happoselta. Ja siellä hän nyt tuulettaa 240. Aivan loistava suoritus, hyvä havu.
Tällaista vähän osasin odottaa to koekkia. Rekord Stanów Zjednoczonych 233,5 metra, a jak teraz będzie metr na sekundę, wiatr pod narta, więc dobre warunki ma Kevin Bichner. Mocno, dynamicznie wyszedł z progu. Tutaj złapał to noszenie. Pięknie! Ależ kapitalnie Kevin Bichner! No to jest jego dzień dzisiaj. 233,5, a teraz 244,5 metra reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Brawo, brawo, brawo! Ta w lotach Markus Eisenbichler. Bohater mistrzostw świata niedawno. Też będzie daleki, bardzo daleki, bardzo, bardzo, bardzo daleki lot Markusa Eisenbichlera bez podpórki. No i to jest czyżby nowy rekord skoczni. Za chwilę zobaczymy, około 250 chyba metrowa odległość. Nie, 248 metrów, wyrównał swój rekord życiowy. Niesamowity lot Eisenbichlera. No. Patrzmy na ten występ Słoweńca. On nie jest najszybszy na progu, ale on fantastycznie potrafi latać, jak posąg szybuje w powietrzu, brawo! Ależ fantastycznie! Ależ to był lot! Przysiadł nisko, to nie było tak stylowe lądowanie, jak to w wykonaniu Van Emmela, ale odległość! Fantastyczne show dzisiaj stworzyli Prewcy i Van Emmel, ale lepszy okazuje się ten drugi, pierwszy w historii lot na 250 metr. Najdłuższy lot w historii, proszę Państwa. Peter. Będzie trudny, żono jeszcze na dodatek do 8 z 9, a więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów, ale trzeba tyle skoczyć, 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest! Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie, Maciek Kot, 251,5, nowy rekord skoczni! Ist am Ende sogar weiter gesprungen, aber ja, er hat deutlich mehr. Besseren Wind gehabt. Genau. So, jetzt sind wir bei Ryoyo Kobayashi. So, von 9 mache ich jetzt mal die Augen zu, weil ich glaube, jetzt geht's noch mal zwei Stocke höher. Ach du Gott. Ach großer Gott, wo ist denn der? Ja, wo ist denn der? Wo ist denn der? 250 plus X für Kobayashi. 52. Der ist doch der komplett ist das übergeschnappt. Oh, oh. So, was steht da gleich offiziell? 52, jawohl. 252 Meter. Und damit haben wir hier im Planica einen neuen Schanzenrekord. I pozostały cztery nacje do końca drugiej grupy. Robert Johansson, później Richard Freitag, Manuel Pettner, czyli Austria i oczywiście Dawid Kubacki, który będzie kończył drugą grupę. Na razie Robert Johansson. Wczoraj 200,5 w kwalifikacjach, dzisiaj 163 metry w serii próbnej, ale on będzie złapał daleko, wysoko! Będzie. Robert Johansson! Gdzie on wylądował? Ależ niewiarygodnie daleko skacze Norwek! 245,5 do tej pory, a teraz 252 metry! Nowy rekord świata! Kamil Stoch. Österrike som har 62,3 poäng bak Norge efter förra pulje. Kommer bra ut. Ja, så sticker han ut där Stefan. Oj oj oj. Även får det en otrolig längd på Österrikern. Ska vi ha noken världsrekord? Ska vi ha dagens andra här? Och nu vet jag inte om jag orkar mer. 253,5! Och så oj, står han här, Stefan Kraft! Vasiljev som fallt på 254! Ja, det här är så vilt!